chciałbym się z wami podzielić kilkoma myślami na temat pragnień. Kiedy dłuższy czas nie jeżdżę swoim samochodem rajdowym, to po pewnym czasie rodzi się w moim sercu pragnienie, żeby jak najszybciej do niego wsiąść, zapiąć czteropunktowe pasy, odpalić silnik i usłyszeć jego głośny ryk. Wtedy odpoczywam w swój wyjątkowy, oryginalny sposób, który jest zgodny z moim stylem życia. I być może wielu z was doskonale wie, o czym mówię, ponieważ mówię o czymś wspólnym dla nas. O takim stale pojawiającym się i nieustającym pragnieniu wyrażania siebie, wyrażania swojej pasji. I ten stale pojawiający się proces pragnień w życiu człowieka może przyjąć różne formy i może objawiać się na różne sposoby. Na przykład może chodzisz do sklepu, bo chcesz kupić sobie jakąś rzecz, jakieś ubranie i myślisz, że w ten sposób poczujesz się szczęśliwy. Albo chcesz zmienić swój wygląd i pracujesz nad tym wyglądem, bo wtedy osiągniesz pewien poziom spełnienia. Albo być może w twoim sercu jest takie pragnienie, żeby mieć dużo pieniędzy, osiągnąć pewien poziom finansowy, bo wtedy będzie żyło się ok. I tak właśnie jest. To wszystko, co do tej pory wymieniłem, zaspokaja nasze potrzeby. Ale jest takie miejsce w duszy człowieka, zwane inaczej jakąś tajemniczą tęsknotą, pewną pustką, pewną brakującą cząstką, którą może tylko i wyłącznie zaspokoić Bóg. Po to, by człowiek mógł się dopiero wtedy poczuć całkowicie spełniony. W jaki sposób może to zrobić? W Ewangelii Jana w 4 rozdziale czytamy historię o spotkaniu Pana Jezusa z niewiastą samarytańską przy studni Jakuba. To jest fragment, który pokazuje pewne zagubienie tej kobiety. Ten fragment mówi o tym, że kobieta samarytańska źle lokowała swoje emocje, pragnienia. Miała 5 mężczyzn, ale z tym, który wówczas była, nie był jej mężem, więc ona ciągle poszukiwała czegoś, co prawdopodobnie w świecie fizycznym nie istniało. I Pan Jezus to odkrył. On powiedział do niej takie słowa: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. To taki pierwszy werset, ale potem czytamy, że każdy, kto pije tę wodę, tą fizyczną, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To jest niesamowite. Pan Jezus wskazuje siebie jako źródło wody, której potrzebuje każdy człowiek. I przenosząc już ten fragment na naszą współczesność, no to pijemy z różnych studni. Próbujemy osiągnąć pewien poziom satysfakcji, tak jak to wcześniej powiedziałem, w wielu kontekstach życiowych. Ale najważniejsze jest, byśmy czerpali ze studni wody żywota. W jaki sposób? W taki. Czytaj Boże Słowo, a ono sprawi, że zyskasz wyższy stopień świadomości,
odkryjesz swoją życiową misję, czyli zrozumiesz po co żyjesz i po co tak naprawdę jesteś stworzony. Bądź otwarty na Jego działanie, czerp z Niego, a wtedy zrozumiesz, co Bóg dla Ciebie przygotował. Niech to będzie niesamowita przygoda. Ja już przeczytałem, a teraz jadę trochę pojeździć.